Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle serdecznie witam. Witam w atmosferze adwentowej z tym radosnym takim wołaniem adwentowym. Maranata, przyjdź Jezu Panie, usłysz wołanie. Maranata to są słowa z języka greckiego. Witam też w atmosferze, już proszę Państwa, nowego miesiąca, ostatniego miesiąca etapu roku pańskiego 2022, miesiąca grudnia. Zakończymy miesiąc grudzień, rozpoczniemy nowy miesiąc i rozpoczniemy nowy rok kalendarzowy, rok pański 2023. Póki co jesteśmy na początku nowego roku kościelnego, nowego roku liturgicznego. Jak wiemy, hasło i przesłanie tegoż roku, te Państwo widzą, wierzę w Kościół Chrystusowi. To właśnie towarzyszą nam te słowa w tym czasie, który przygotowuje nas owszem do Bożego Narodzenia, ale także w tym czasie, któremu na imię Nowy Rok Kościelny i który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielę Adwentu. Kochani, dzisiaj jest 4 grudnia. Co to oznacza? Oznacza to, że przede wszystkim jest to pierwsza niedziela tegoż miesiąca, ale jest to wspomnienie świętej Barbary. Dlatego też panią Barbarą, panią Basią, panną Basią, dziewczynką Basią czy Basieńką kłaniam się bardzo nisko i bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życząc Wam, żeby Wasza patronka, święta Barbara, była z Wami, żeby opiekowała się Wami i żebyście były zadowolone z tego pięknego imienia Barbara, tak właśnie często powtarzanego, zwłaszcza w różnego rodzaju piosenkach czy pieśniach. Poza tym, jeżeli chodzi o Barbarę, to oczywiście wiedzą Państwo, że to jest nie tylko Pani Barbara, ale to jest tak zwana Barburka, to jest święto górników, dlatego też kłaniam się i pozdrawiam wszystkich górników, tych z południa Polski, tych naszych subalskich czy podsubalskich, żeby Wasza praca, drodzy Państwo, była pracą bezpieczną, pożyteczną i oczywiście, żebyście pracując przynosili jak najwięcej tego ciepła, które, jak wiem, jest tak nam bardzo potrzebne w tym właśnie sezonie grzewczym i który to ten sezon grzewczy jest troszeczkę tak skomplikowany, bo jak wiemy, tego węgla czy tego opału troszeczkę brakuje. Ale miejmy nadzieję, że i Wasza patronka, święta Barbara, i Wasza praca, i różne zabiegi sprawią, że nie będzie nam zimno w tym właśnie sezonie grzewczym, czy w tej zimie, którą, no może jeszcze obecnie przeżywam, bo mam miesiąc jesień, przepraszam, bo mamy kalendarzową jesień, a zima jeszcze na tego rodzaju porę roku trzeba poczekać, chociaż jak wiemy właśnie, atmosfera zimy już jest na zewnątrz, jest śnieg, jest zimno, jest mróz. No to tyle, jeżeli chodzi o 4 grudnia. Poza tym, tak idąc tydzień ten, który rozpoczynamy, warto zauważyć 6 dzień grudnia. Jest to wspomnienie świętego Mikołaja. Panom Mikołajom też życzę wszystkiego najlepszego i serdecznie pozdrawiam, ale są to tak zwane Mikołajki, dlatego też taki dzień świętego Mikołaja jest okazją do tego, żeby otworzyć swoje serduszko, a czasem może nawet i portfel, czasem otworzyć, żeby swoje mieszkanie i okazać właśnie tę swoją życzliwość na wzór świętego Mikołaja. On postrzegał ludzi potrzebujących, ludzi biedniejszych od siebie czy biednych. Zechciejmy w tym dniu obdarować nie tylko uśmiechem, ale też jakimiś tam drobiazgami, które na pewno wzajemnie nas ucieszą. Właśnie te Mikołajki to taki wspaniały dzień, który uczy nas otwierania się na drugiego człowieka, uczy nas uśmiechu do drugiego człowieka i zauważenia go. Niech święty Mikołaj nam towarzyszy w takim właśnie dniu. No jeszcze warto też wspomnieć 8 dzień grudnia. Jest to święto kościelne, święto niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej właśnie w atmosferze adwentowej. W atmosferze też Maryjnej, bo Adwent to jest właśnie też Dzień Maryjny, czyli Dni Maryjne. Matka Najświętsza, Niepokalana staje właśnie przed nami jako ta, która czeka i jako ta, która uczy czekania. Czekamy, proszę zobaczyć na to serduszko, czekamy, wszyscy czekamy, ona czeka, ona uczy nas tego, jak powiedziałem, czekania i patrzmy na nią, żeby ona właśnie ucząc nas była taką skuteczną nauczycielką, żebyśmy czekali tak dobrze, radośnie i z nadzieją, że się doczekamy. Poza tym, kochani, też warto zauważyć, wracam do dzisiejszej jeszcze niedzieli, dzisiejsza niedziela, jest to dzień modlitw za Kościół na wschodzie. Dlatego też modlimy się właśnie za ten Kościół, a zwłaszcza za tych księży z naszej diecezji, z Polski, którzy pracują w tych właśnie krajach byłego Związku Radzieckiego, żeby Pan Bóg im błogosławił i żeby też ich posłannictwo było posłannictwem realizowanym w sposób bezpieczny. Dzisiejsza niedziela, kochani, to jest druga niedziela adwentu.
konwentu, o czym właśnie świadczą te dwie płonące świece. Proszę zauważyć, wieniec adwentowy, przy okazji też tutaj właśnie ta świeca, którą też na pewno widzimy, tak zwana roratka. Ona płonie wtedy, gdy są prześwięte roratnie, rano, o brzasku dnia, no ale idziemy do wieńca, właśnie dwie świece adwentowe, one świadczą o tym, że mamy dzisiaj drugą niedzielę, kochani, adwentu, czyli już ten adwent jest takim czasem dobrze rozwiniętym i myślę, że w tym adwencie też bardzo, bardzo mocno zaprawiamy się. Kochani, właśnie adwent to owszem roraty, to owszem to oczekiwanie, ale także rekolekcje adwentowe, dlatego warto zastanowić się, czy my w tych rekolekcjach chcemy wziąć udział, czy my te rekolekcje będziemy przeżywali, czy będziemy o nich przynajmniej wiedzieli, że coś takiego jest, co nazywa się właśnie rekolekcjami, czasem spowiedzi, czasem słuchania nauk rekolekcyjnych i w ten sposób tym czasem, który coraz bardziej przygotowuje nas do powitania Chrystusa w noc betlejemską. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Kochani, Ewangelia jest nieco dłuższa, ale czas mój, że tak powiem, kończy się antenowy, dlatego też zwróćmy uwagę na ten fragment, który przed chwilą Państwu przeczytałem sobie także. Jest to właśnie fragment, który informuje nas o bardzo ważnej postaci adwentowej, a mianowicie o świętym Janie Chrzcicielu. Wiemy, że są takie dwie postaci adwentowe: Matka Najświętsza, ta oczekująca, i oczywiście święty Jan Chrzciciel, który wzywa nas w adwencie. W tym czasie to czynił lat temu 2000, to czyni przez wieki i to czyni dzisiaj właśnie w ten adwent i w tę dzisiejszą niedzielę. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajmy się, kochani, nie żałujmy czasu na to, żeby poprawiać swoje życie. Nie żałujmy czasu na to, żeby to życie było bardziej doskonałe, bardziej odpowiedzialne, bardziej Boże i bardziej ludzkie. Nie żałujmy na to czas. Ja wiem, że my jesteśmy troszeczkę egoistkami czy egoistami, no ale właśnie w tym egoizmie znajdźmy odrobinę takiego otwarcia się obiektywnego, że tak powiem. Chrystus poprzez Jana Chrzciciela dzisiaj mówi do nas mocno, wyraźnie: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Poza tym Jan Chrzciciel ogłasza siebie i określa siebie jako głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogi Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Przygotujmy drogi dla Pana, przygotujmy te drogi, które są tak bardzo kręte, tak bardzo zanieczyszczone, tak bardzo zaśmiecone, zachwaszczone. To właśnie ten grzech tak to czyni. Dlatego też w adwencie oczyszczajmy nasze serca, jak powiedziałem, poprzez rekolekcje, poprzez postanowienia, poprzez udział w rekolekcjach, czy poprzez udział w roratach, czy poprzez po prostu pracę nad sobą. Prostujcie ścieżki dla Niego, prostujmy ścieżki dla Niego, bo On idzie do nas i idzie ze względu na nas. Niech ten, na którego czekamy, przyjdzie. Maranata, usłysz, Panie, nasze wołanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, adwentowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.